Zaczynamy sesję. Czas przerwy dobiegł końca. Przechodzimy do punktu drugiego, to jest przyjęcie porządku obrad 30 sesji audiencji w Sądzie Skoszowice. Państwo macie przed sobą odpowiednie druki. Ja informuję, że do przewodniczącego wpłynęły wnioski. Odstąpienie od wymogu określonego w ustępie 4, paragraf 19, regulaminu dzielnicy 10. I będziemy teraz te wnioski po kolei głosować. Druk numer 1 przez 310 przez 2013 dotyczy projektu uchwały autorstwa Komisji Edukacji. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku o odstąpienie wymogu określonego w ustępie 4, paragraf 19? To jest, wnosi się do Rady Dzielnicy 10 odstąpienie od przedłożenia przewodniczącemu projektu uchwały Rady w terminie co najmniej 10 dni przed sesją. Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Proszę podnieść rękę. Nie ma. Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Zapytuję pana ile pana Domakana jest już obecny na sali, wiodących radnymi dzielnicy 10. 15, zatem wszystko nam się zgadza. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Kolejny wniosek, druk numer 2 przez 314 autorstwa dotyczy projektu uchwały autorstwa Komisji Budżetowej. Kto z Państwa radnych za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Jedna wstrzymująca. Stwierdzam, że jest to przyjęte. Szanowni Państwo, powtarzam prośbę, już chyba tradycyjnie, o wyłączenie telefonów komórkowych, które przed chwilą znowu grały, komórkowisze, a telefon wystawił. Druk numer 3 przez 312 autorstwa uchwały autorstwa Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Kto z Państwa radnych za przyjęcie tego wniosku, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw, czy ktoś się wstrzymał? Zapytuję teraz jeszcze raz pana Damakana, ile jest dostosowany obecnie na sali. Zatem wszystko się zgadza. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Kolejny druk numer 4 przez 313 przez 2013 dotyczy projektu uchwały autorstwa Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że i ten wniosek został przyjęty. Kolejny wniosek, druk numer 5, 314 i 2013 dotyczy projektu uchwały autorstwa Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. Kto z Państwa radnych za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Kolejny wniosek, druk numer 6, to jest 315, to jest 2013. Dotyczy projektu uchwały autorstwa Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. Kto z Państwa radnych za przyjęciem projektu wniosku, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw, proszę podnieść rękę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że druk został przyjęty. Kolejny druk numer 7 przez 316 przez 2013 jest to wniosek dotyczący projektu uchwały autorstwa Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw, czy się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Przechodzimy zatem do punktu trzeciego, to jest przyjęcie protokołu. Przepraszam, kończymy oczywiście jeszcze punkt drugi, czyli przyjęcie porządku obrad, skończymy głosować nad wnioskami, ale teraz będziemy głosować nad przyjęciem porządku obrad dzisiejszej sesji z uwzględnieniem wszystkich wniosków, które przed chwilą przyjęliśmy. Kto z Państwa radnych za przyjęciem projektu porządku obrad 30 sesji Rady Dzielnicy 10, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty.